Judyta, Judyta, weź mi powiedz, bo my pół dnia już tu stoimy. Kogo ty właściwie szukasz, powiedz mi? Ile razy mam ci powtarzać? Prawdziwego życia, prawdziwych emocji, czegoś, co potrafi dotknąć. No ale to przecież Karolak ci wszystko zagra, a jak będzie trzeba, to wszędzie dotknie. Mam dość zmanierowanych aktorów. Ja potrzebuję ludzi z krwi i kości, naturszczyków. Judyta, Judyta, patrz, takiego znalazłem. Proszę. No! I widzi pan? I w taki sposób u nas można zarobić parę złotych. Fajny? I niepotrzebna charakteryzacja. Witam serdecznie, Judyta, warszawska reżyserka. Kazimierz, miejska żulerka. Fajny jest, fajny. A, w ogóle, pana Kazika spotkałem w sklepie spożywczym, jak wyrywał zeszyt ze swoimi długami. Ekspediencję. I uciekł, ale go złapałem. A, i jeszcze ma dwóch kumpli. Jak się nazywają? Książę i Młody. O tak, Książę i Młody. I oni mówią, że na tej ławce mieszkają. Tyle. Wspaniale, no jeszcze dwóch takich jak pan? Znaczy, no, może trochę mniej przystojnych, ale bardzo zdolni. Jak graliśmy w rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem martwych krzyżaków, to jeszcze 3 dni byliśmy martwi. Wspaniale. Fajny, co? To będzie sztos. Dobra. Grał pan kiedyś przed kamerą? Że raz mnie monitoring nagrał, ale sąd mnie uniewinnił. Słuchaj, mówię... To są tam. Ja jej mówię... Wyjmij nogi z wentylatora, tak paznokci nie obetniesz. Są moje gwiazdy. Ja panią przepraszam na chwileczkę. Koledzy, goście, posłuchajcie, załatwiłem nam fajną robotę. A miał być taki miły dzień. Spokojnie, zagramy w paradokumencie. Paradokument, czyli co? Tylko dwóch zagra? Nie, no pan ładny mówi, że w trzech, to chyba trio dokumencie. I kogo będziemy grać? A, właśnie, panowie, najprostsza rzecz, po prostu macie zagrać siebie. Siebie zagrać najtrudniej. Damy radę. Słuchajcie, to naprawdę jest kontrakt nie do odrzucenia. Dają 30 zł na łeb. Wchodzę w to, ale od razu mówię, że jak będą sceny rozbierane, to trzeba się szanować. Chcę dopłaty dyszka. To jest jeszcze nie wszystko. Dali nam rekwizytów. Na cały dzień 10 litrów leśnego dzbana. 10 litrów! To jest kontrakt gwiazdorski. Dokładnie, dlatego bierzemy to. Kierowniczko, jesteśmy gotowi. No to wspaniale, witam panowie. Witam serdecznie. Żartonisz. No. Słuchajcie, panowie, chodzi o to, żeby uchwycić wasze naturalne piękno. Na pierwszy rzut, chłopaki, zrobimy setki. O, setki, ćwiarteczki, uwielbiam tę robotę, wchodzę w to. Proszę pana, setki to jest coś takiego, że pan będzie wypowiadał się wprost do obiektywu, tak? Tak, właśnie. A co to jest obiekt? No to jest to okrągłe tutaj, ta dziurka. A, dobra. Dobrze. Proszę coś powiedzieć. Cześć, jestem Kazimierz. No, degustacją wini nalewek profesjonalnie zajmuję się już od 37 lat. W tym kraju nie da się żyć na trzeźwo, ale ja jestem patriotą i nie wyjechałem. Pan jest zjawiskowy, to prawda. Następny, proszę. Pan Młody. O, tak. To dzień dobry. Ja jestem Młody. Mówią tak na mnie, bo bez butelki nie zasnę. Czasami mi się uleje. A jak byłem mały, to nam zalało mieszkanie i od tamtej pory chodzę zalany. Dzień dobry. Młody, a jak ty masz w ogóle na imię? Nie wiem, jak mi dawali na imię, to byłem za mały, żeby pamiętać. No ale jak starzy na ciebie wołali? Chodź tu, to już wolę młody. To nawet lepiej, bo jak będziesz stary, to dalej będziesz młody. Wow, młody, ty przeczysz prawom natury. A propos natury. Kiedyś były takie wina tur i ja zbierałem natury.
Michael. Jesteście fenomenalni. Teraz słuchajcie, musimy podkręcić emocje. Widzowie lubią takie niejednoznaczne sytuacje pomiędzy bohaterami. Tak, może zróbmy tak, że pana żona zdradziła pana z pana najlepszym przyjacielem i jest z nim w ciąży, nie? Super, tak, 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 tak. Gramy, grajmy to. No. Moja? Tak, 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 tak. Pana żona zdradziła pana. No. Ty łachudro plaskata, ty parchata jaszczurko w pyszczek dmuchana. Ty... A jak kupię ci wino, to będzie okej? Okej. Czekaj. Dobre, dobre, dobre. I weźmiemy jeszcze 500 plus, podzielimy, to będzie po 300. I mam do ciebie jeszcze wielką prośbę, czy zostałbyś chrzestnym dziecka swojej żony? Tak, potraktuję jak własne. No i pięknie. Pięknie. Dobre, dobre, mamy. Super, super, super. Jeszcze też dziękuję. Pan jest młody, tak? I chcielibyśmy, żeby pan wstał, tak? Pan też niech wstanie. Pan też niech wstanie. I teraz z pana musi wybuchnąć wielkie uczucie wobec pana Kazika, tak? No, wobec proszę pana bardzo. Kazika tak, to w jego stronę wielkie uczucie. No to gramy, 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 gramy my, panowie. Ładnie, ładnie, no. Dobrze. Pomóż mi jakoś. Jesteś ładny. Nie pomogłeś. Fajnie pijesz piwo. Gdzie tam rady? Skup się, rozumiesz? Skup się. Czasami, jak śpisz nawalony, to na ciebie patrzę. Ja pie... Mamy to! Jest! Świetnie! Dawaj papierosa, zawsze pochce mi się palić. Jutro kręcimy kolejnych 12 odcinków Ławki Namiętności. W nowym sezonie Kazik zmienia płeć i zachodzi w ciążę z młodym, ale biologicznym ojcem dziecka okazuje się być książę. Tak, pan będzie ojcem, tak? Jeszcze ojca... podpiszcie mi zgodę na wykorzystanie wizerunku i to będzie wszystko. A nie, 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 droga pani, my niczego nie podpisujemy. Co? No nie podpisujemy. Pani, przecież jak my podpiszemy, jak wy to puścicie, to nie będzie się dało tu na tej ławce normalnie żyć. Będziemy musieli za miasto wyjechać, bo tu będą ciągle przychodzić geje po autograf, a homofoby będą się ustawiać, żeby ich prać po pyskach. Panowie, no ale będziecie sławni, no ludzie. Sławni? No. A po co nam sława? Sławą się nie napijesz. No. Faktycznie, faktycznie, dobrze, żeś nas książę oszczekł, nie podpisujemy niczego. Tak. No ale panowie, no to jakieś jaja. Nic więcej nie powiemy, nasz agent powiedział już wszystko. No nie, no jaja, no to jest śmieszne. Dobra, naprawdę. Już, dobra. Co teraz robimy, Edyta? No co, co? Spisz wszystko, co powiedzieli, a Karolak to zagra. Wow! Panowie, panowie, może i kasa w tym show biznesie jest gigantyczna, ale tam jest tylko hazard i seks. Jak was znam, wszystko byśmy wydali na seks i nie byłoby za co pić. Dokładnie.